Wyobraźnia jest czymś, co towarzyszy nam cały czas, jest motorem naszych działań. Niezależnie od tego, czy na koniu, czy bez konia. W związku z czym, wiedząc o tym, dobrze jest wykorzystać to dla siebie w pracy z koniem. My podążamy obrazom, jakie wyobraźnia nam podsyła, podpowiada. Jeżeli wyobraźnia nam podpowiada obraz spokojnego konia, który zrobi wszystko to, co chce, to jesteśmy rozluźnieni. Jesteśmy odprężeni i chętnie pracujemy z tym koniem. Jeżeli wyobraźnia podpowiada nam obraz konia, który akurat staje dęba, to wtedy zaczyna się spinanie. Mhm. Zaczynają się jakieś stany lękowe, zaczyna się zmiana fizjologii w ciele człowieka i oczywiście to ma negatywny wpływ na nas. To jest jeden sposób, w jaki wyobraźnia pomaga albo przeszkadza nam w pracy z koniem. Następny to taki, że nasza wyobraźnia steruje naszymi ruchami, nie tylko uczuciami, ale też ruchami. I to jest tak, że mamy ruchy świadome, które tak wykonujemy, ale to się, ten ruch zaczyna się dużo wcześniej, zaczyna się od wyobrażenia tego ruchu. I samo wyobrażenie tego ruchu powoduje już zmianę napięcia mięśni, zmianę naszej fizjonomii, zmianę naszej fizjologii. To jest coś, czego my ludzie często jeszcze nie spostrzegamy, ale koń to już spostrzega. I potem jest ten temat, ja to pomyślałem, a on to już zrobił. Bo w nas gdzieś to myślenie się odzwierciedla w naszym ciele. A poza tym jeszcze kolejny temat, to jest po prostu trening. Trening, jeżeli ja sobie wyobrażam jakiś ruch, to już automatycznie, zresztą jak ja mówię, ja sobie wyobrażam, teraz tego nie widać, ja mam okulary, ale ja automatycznie wtedy zamykam oczy. I już jestem w sobie i już coś się zmienia w moim ciele. I wtedy siedzę na koniu i wyobrażam sobie, że zagalopowywuję. I nie muszę się zastanawiać już nad tym, gdzie, która ręka, która noga co robi, tylko moje ciało robi to automatycznie, a ja myślę tylko o tym galopie. Wyobrażam sobie, że ten koń jest bardzo przyjemny i bardzo ma przyjemne chody. I już zaczynam się rozluźniać. I wtedy dopasowywuję się do jego chodu, dopasowywuję się do jego taktu. W momencie, kiedy ja się dopasowałam do jego taktu, to bardzo łatwo, o wiele łatwiej jest, jeżeli ja siedzę dopasowana do jego ruchu, zabrać go potem ze sobą. Jeżeli chodzi o półkulę, to jest tak, że prawa półkula steruje lewą stroną ciała, lewa półkula steruje prawą stroną ciała. Także z jednej strony my, myśląc logicznie, słowami, gimnastykujemy naszą prawą stronę ciała. Myśląc obrazami, uczuciowo, gimnastykujemy naszą lewą stronę ciała. Czyli używając uczuć i logiki, dbamy o symetrię ciała. W drugą stronę funkcjonuje to tak samo. Jeżeli ja zaczynam pewne rzeczy, które robiłam tylko z jednej strony, robić z obu stron, to gimnastykuję moją drugą półkulę mózgową. Chciałam zapytać, jak z punktu widzenia psychologa, czy testowała Pani warunkowanie pozytywne i warunkowanie negatywne i czy co Pani sądzi w ogóle o tych dwóch sposobach szkolenia koni? Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, psychologia wie doskonale, że pozytywne warunkowanie ma wpływ długoterminowy, negatywne warunkowanie ma wpływ krótkoterminowy i powoduje blokowanie, dlatego że powoduje lęk, a lęk blokuje. Pozytywne może w pewnych momentach wymagać odrobinę dłuższej pracy, może nie musi, ale jest motywacją na stałe. Jest zawsze oczekiwaniem, będzie coś fajnego. Jest otwarciem się tej istoty, którą my chcemy uwarunkować, bo ta istota się cieszy. Nie zamyka się w sobie, Jezus Maria, co tu przyjdzie do mnie, tylko mówi, o jak fajnie, teraz się coś fajnego stanie. Przy czym przy pracy z końmi wiadomo też, że nagrody, jakie by one nie były, dobrze jest je dawać nie za każdym razem. Jeżeli mówimy o warunkowaniu, takim rzeczywiście warunkowaniu, dlatego że to zwiększa motywację, jeżeli to jest co drugi, co trzeci raz, czasem dwa razy pod rząd, że ten koń nie wie dokładnie, co się stanie, że on się po prostu stara, ale wie, że czasem się trzeba bardziej postarać. Nie można tego byle jak, bo za każdym razem tego nie będzie.